tutaj powstał pierwszy obóz zagłady. To, co wymyślono dla narodu żydowskiego, to było nie tylko unicestwienie biologiczne całego narodu, ale tak naprawdę wymazanie z pamięci. To, co dzieje się za naszą granicą, u sąsiadów, to tak naprawdę może być, choć już w pewnej części jest, preludium do tego, by takie miejsca z powrotem powstawały. To, co dzisiaj uroiło się w głowach rządzących Federacją Rosyjską, czyli tak naprawdę stwierdzenie, że takiego kraju jak Ukraina nie ma i takiego narodu jak Ukraińcy być nie powinno, prowadzi do tego, by kiedyś w konsekwencji powstały takie miejsca, jak dzisiaj jest Krumchow nad Nerwem. Niesamowitą energią do życia i tworzenia. Z duszami tak czystymi i nieskażonymi jak natura. Znałem swoje miasto w latach łez, krwi i nędzy. Kiedy hitlerowcy kradli i mordowali. I ścigali starych i młodych na śmierć. Shalom,
Almiške votejke venomar. Amen. Moi drodzy, nie tylko dzisiaj, bo w wielu innych sytuacjach gromadzimy się właśnie tutaj, w tym miejscu, w tym tragicznym miejscu, żeby nie tylko sobie uświadomić, ale wykrzyczać też innym o tragedii, z jaką przyszło się zmagać wielu ludziom czasu wojny, ale jak widzimy dzisiejszego dnia, również dzisiejszych czasów. To świadczy o tym, że ten nasz krzyk chyba jest wciąż jeszcze za cichy, jeszcze niesłyszany przez wielu innych ludzi. Musimy jeszcze głośniej mówić, jak bardzo potrzeba, aby ludzie zrozumieli, że niezależnie od wyznawanej wiary, od pochodzenia, od narodowości, od poglądów, każdy człowiek zasługuje na szacunek. Każdy człowiek zasługuje na wolność. Każdy człowiek przede wszystkim zasługuje na wzajemną miłość. I o tą miłość właśnie i poszanowanie módlmy się tutaj, na tym miejscu. Módlmy się także za tych wszystkich, którzy oddali swoje życie, którym odebrano to życie, aby Pan Bóg przyjął ich do swojego królestwa i wynagrodził im ich cierpienie. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wiesz, jak wielka rzesza ludzi cierpiała w sposób niesprawiedliwy w tym miejscu i w wielu innych podobnych miejscach. Błagamy Cię, przyjmij tych wszystkich, którym niesłusznie odebrano nagle życie, do swojego królestwa i spraw także, aby na całym świecie zaniechano działań wojennych, aby nikomu z nas i tym, którzy będą po nas, nie było już dane więcej doświadczać cierpienia i okrucieństw wojny, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Thank you.
Szanowni Państwo, rok 2022 jest rokiem szczególnym, ponieważ praktycznie każdego tygodnia, niemal każdego dnia upamiętniamy ofiary deportacji Żydów z gett prowincjonalnych kraju Warty. Rozpoczęliśmy ten rocznicowy rok wprawdzie w grudniu, 8 grudnia 2021 roku, upamiętnieniem pierwszych ofiar niemieckiego obozu zagłady Kulmkopf, czyli Żydów polskich. Ostatnią taką rocznicą będzie 16 września, kiedy upamiętnimy Żydów ze Złoczewa, którzy byli wówczas z ostatniego likwidowanego getta prowincjonalnego kraju Warty z powiatu wieluńskiego, przywiezieni do Chełmna. To jest rok obfitujący w wiele ważnych rocznic, zarówno tych dla poszczególnych miejscowości, jak i innych, które towarzyszyły historii obozu zagłady Kulmkopf. To jest 80. rocznica zamordowania Stanisława Kaszyńskiego, który usiłował powiadomić świat o tej zbrodni, którą Niemcy dokonywali w Chełmnie. To będzie 80. rocznica wielkich deportacji Żydów z Europy Zachodniej, którzy trafili do getta w Łodzi, właśnie do Chełmna. Następnie w maju 1942 roku. To będzie wreszcie na początku września tego roku 80. rocznica tak zwanej Wielkiej Szpery, czyli takiego bardzo tragicznego wydarzenia, kiedy to w przeciągu niecałego tygodnia ponad 15 tysięcy dzieci do 10 roku życia, osób starszych powyżej 60 roku życia, trafiło właśnie na śmierć do obozu zagłady w Chełmie. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za obecność na dzisiejszym Marszu Pamięci. Jestem naprawdę zaskoczony przede wszystkim tym, jak liczne jest grono dzieci i młodzieży, reprezentantów szkół wszelkiego szczebla. Widzę, że nie tylko z powiatu kolskiego, widzę, że z różnych innych miejscowości. Ten marsz udało nam się uczcić pamięć ofiar zagłady właśnie w tym miejscu. Dziękuję Państwu raz jeszcze za dzisiejszą obecność i do zobaczenia, mam nadzieję, za rok. Musimy pamiętać o tych wydarzeniach nie tylko dlatego, że pamięta o nich tak naprawdę cały świat. To są wydarzenia, które to była tragedia, która odbiła się bardzo szerokim echem zarówno wtedy, wiele dekad temu, jak i jest pamiętana do dziś. A zatem ta nasza pamięć tutaj w Polsce jest częścią, można powiedzieć, pamięci światowej o tych strasznych wydarzeniach, które były udziałem. Tu niezwykle istotna sprawa naszych współobywateli, polskich Żydów. Mam wrażenie, że czasami popełniamy gdzieś tam niechcący bardzo często pewnego rodzaju błąd, dzieląc ofiary II wojny światowej na Polaków, Żydów. Przecież to byli obywatele jednego kraju, to byli nasi współobywatele. Dlatego to na nas, też na państwo polskie, nakłada dodatkowy obowiązek pamięci o swoich obywatelach narodowości żydowskiej, którzy wiernie Rzeczpospolitej służyli przed rokiem 1939, którzy cierpieli w trakcie okupacji i którym pamięć nasza jest po prostu czymś, co absolutnie im się należy. Mam wrażenie, że takim bardzo ważnym symbolem, który pokazuje, że być może jest jednak w nas ta świadomość, że to są nasze wspólne ofiary, że to była nasza wspólna tragedia, jest kolor tych szarf, które przy wieńcach, które dziś mogliśmy zobaczyć pod tą symboliczną ścianą, pod tablicami upamiętniającymi osoby, grupy, które straciły życie tu w Kulmkopf. Te szarfy mają kolor biało-czerwony. Ja myślę, że to pięknie nawiązuje właśnie do tego przesłania, które chciałem skierować do naszych widzów. To jest nasza wspólna pamięć. Pamięć o Kulmkopf, pamięć o powstaniu w getcie warszawskim. To jest nasza wspólna pamięć obywateli polskich, niezależnie od narodowości. To jest niezwykle budujący obraz, to co dziś miałem okazję tutaj zobaczyć. Niezwykle budujący, ponieważ dający nadzieję na to, że ta sztafeta pamięci będzie trwała. Rzecz jasna, wielkie słowa uznania należą się nauczycielom
tych uczniów, ponieważ to oni zainspirowali uczniów, przygotowali zapewne od strony technicznej to dzisiejsze też wydarzenie, ten udział uczniów w tej uroczystości. Piękny zestaw pocztów sztandarowych z bardzo wielu szkół, nie tylko z powiatu kolskiego. To jest niezwykle ciekawe, że to jest pamięć nie tylko taka bardzo lokalna, ale też pamięć, która no, rozlewa się na całą Polskę. Chcielibyśmy głęboko wierzyć, chciałbym głęboko wierzyć, że takie dni jak ten dzisiejszy, że udział w tych uroczystościach w miejscu przejmującej ciszy, bo znajdujemy się no, w lesie, słyszymy śpiew ptaków i złożenie tego obrazu, którego i my dziś mamy szansę doświadczyć, z tym, którego nie mieliśmy okazji doświadczyć, a którego doświadczali ci, których tutaj przywożono. No, myślę, że w każdym człowieku, szczególnie w osobach młodych, które cechują się szczególną wrażliwością, no, wzbudzi tak mocny ładunek emocjonalny, że to będzie przeżycie, które zostanie z nimi i będzie wspomagać ich pamięć jeszcze przez długie, długie lata. Taką mam nadzieję. To już jest tradycja tego miejsca. Po raz 9 spotykamy się na Marszu Pamięci. Kwiecień jest tym miesiącem pamięci narodowej. Wspominamy wybuch powstania w getcie warszawskim. Ale w tym roku czcimy pamięć ofiar z gett prowincjonalnych kraju Warty, które 80 lat temu deportowane były do obozu zagłady Kulmhof. Po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią powróciliśmy do organizacji właśnie Marszu Pamięci. Jeśli mogę powiedzieć, że cieszymy się z tego, że młodzież tutaj przychodzi, odwiedza to miejsce, że jest zainteresowany tą historią tego miejsca. Zdajemy sobie sprawę z trudności organizacji takiego wyjazdu do szkół, ale tym bardziej cenimy sobie taki przyjazd. Tu przyjeżdżają grupy żydowskie młodzieży, przede wszystkim młodzieży, przyjeżdżają tutaj z Izraela i oddają hołd pamięci, być może kogoś z ich bliskich z rodziny. Każde miasto, w którym byli mieszkańcy żydowscy, których wymordowano, czy na miejscu, czy wywieziono do obozu zagłady po wysiedleniu z generalnego gubernatorstwa, jest miejscem pamięci o mieszkańcach. Proszę także pamiętać, że na wschodniej części Wielkopolski istniały getta prowincjonalne, czego nie było na zachodzie, przecież w Poznaniu wysiedlono Żydów w 1939 roku, a tu były getta, które zamieszkiwane były przez ludność żydowską miejscową i Żydzi ginęli albo w getcie, albo wywożeni do obozów pracy w Wielkopolsce, albo właśnie w obozie zagłady Kulmhof.